Druga odsłona Kongresu Kopernikańskiego to bardzo uroczysty dzień w Krakowie, bo oto otworzyliśmy Kolegium Filozofii i Teologii. Jest z nami dziekan tego kolegium, profesor Mirosław Lenart. Dzień dobry, panie profesorze. Bardzo. To ważny i piękny dzień. Pana witam, wszystkich, którzy nas słuchają i widzą. Ważny i piękny dzień. Myślę, że każde otwarcie czy rozpoczęcie czegoś nowego, to jak przywitanie na świecie nowego dziecka, cieszy ludzi. I ta sama radość towarzyszyła dzisiaj uroczystości otwarcia kolejnego kolegium w ramach tego pięciogwiazdkowego, czy pięciogwiazdkowej konstelacji, która została tutaj stworzona przy Akademii Kopernikańskiej. Pięciogwiazdkowa konstelacja, brzmi bardzo dobrze, można by to chyba zarejestrować. W sensie. No wolałbym nawet powiedzieć o siedmiu gwiazdach, dlatego że Kopernik, jak pamiętamy, był posądzany o to, że stworzył ten cykl wierszy o siedmiu gwiazdach. Tak. Panie profesorze, pan tak trochę w rozkroku, brzydko mówiąc, między Włochami a Polską. Myślę, że każdy uczciwie prowadzący badania historyk renesansu i teolog musi po prostu, może nie tyle musi, ale powinien zapoznać się i z językiem, może niekoniecznie współczesną włoszczyzną, dlatego że w czasach dawnych na terenie dzisiejszego Półwyspu mówiono różnymi językami, które dzisiaj no, są jakąś taką pochodną. Ale w ogóle istnieją, czy już ich nie ma, tych języków? No oczywiście istnieją, ale już nie w takim wymiarze jak kiedyś, ponieważ w momencie, kiedy telewizja zaczęła tak naprawdę unifikować Włochy pod względem językowym, coraz rzadziej można słyszeć na ulicach dialekty poszczególne, czy też języki, bo tutaj już nie chcę wchodzić w kategorie językoznawcze, ale zdecydowanie opowiedziano się przy połączeniu Włoch za językiem florenckim, ponieważ powstały w tym języku ważne dzieła kultury renesansowej, z którą Włosi się tak bardzo mocno identyfikują. Stąd właśnie dzisiaj mówimy o. I ta kultura, która jest głównym i ulubionym obszarem badań pana profesora, tak? Nie tylko, ale trzeba przyznać, że akurat na te czasy datujemy taki wzmożony ruch intelektualny pomiędzy Polską a Włochami, związany z tym, że masa studentów przechodzi przez uczelnie włoskie, tak, zwłaszcza Uniwersytet w Padwie, z którym byłem przez lata związany. No i właśnie, bo cały czas szukałem związków pomiędzy, no związków między Kopernikiem a Padwą Bolonią, to nie trzeba specjalnie szukać, bo to jest. Natomiast szukałem związków między Akademią Kopernikańską a uczelniami włoskimi i znalazłem między innymi planowane wkrótce uroczystości rocznicowe kopernikańskie we Włoszech. No tak, miałem już przyjemność zorganizować spotkania zarówno z panią rektor Uniwersytetu w Ferrarze, jak i z panią rektor Uniwersytetu w Padwie. Chciałbym podkreślić, że to jest pierwsza kobieta, która objęła to stanowisko w zeszłym roku. Nigdy, 800 nigdy wcześniej? 800-letniej historii Uniwersytetu Poważna Padewskiego. Sprawa. Bardzo życzliwa nie tylko idei upamiętnienia Mikołaja Kopernika, ale w ogóle tym wspieraniu, we wspieraniu tych relacji polsko-włoskich, dlatego że trzeba powiedzieć, iż właśnie w Padwie pamięć o tej masowej obecności Polaków na Uniwersytecie jest do dzisiaj rozpoznawalna, co jest rzeczą no, ciekawą z wielu punktów widzenia. Skoro już mowa o pamięci i rozpoznawalności, to pan profesor przecież prowadził też zajęcia, będzie prowadził zajęcia ze włoskimi studentami, na których historię kultury polskiej próbuje pan przedstawiać Włochom. Jak oni reagują? Czy oni chętnie chodzą na te zajęcia, czy jak nas widzą? Przede wszystkim trzeba powiedzieć, że system edukacji jest zupełnie inny. Na te wykłady nie przychodzą osoby przypadkowe, dlatego że wykłady na Uniwersytecie jednak Państwowym, jakim jest Uniwersytet w Padwie, ale oczywiście przez studentów są opłacane. Są też studenci rzadziej, a właściwie nigdy nie wybierają przedmiotów i zajęć, z którymi w jakiś sposób się nie identyfikują albo tematami, które ich nie zajmują. Nie ma tam po prostu zajęć do odbębnienia, tylko są zajęcia, które mają
czymś pomóc, coś dać? No przede wszystkim to studenci do dzisiaj... Głosują nogami, tak? No tak, to raz, ale tak było już w tradycji uniwersytetu, ponieważ zwyczajem było Uniwersytetu Padewskiego po reformach, które się odbywały od roku 1517, kiedy zarządem nad tym uniwersytetem zajmuje się Wenecja i uniwersytet staje się tak naprawdę uniwersytetem weneckim z siedzibą w Padwie. Wówczas bardzo mocno podkreślano, że przedmioty poszczególne powinni obejmować poszczególne katedry profesorowie, dwóch z każdej dziedziny, po to, żeby robić między sobą konkurencję i wówczas studenci sami wybierali, do kogo przyjść. Byli na przykład profesorowie tak zwani kartaczej, którzy czytali teksty z ksiąg, z rękopisów i są byli tacy, którzy prowadzili żywe wykłady. Wiadomo, że studenci tak, tam ci pierwsi byli trochę bardziej nudni. Tak, no właśnie, więc konkurencja była czymś, co z natury jest związane z funkcjonowaniem tego uniwersytetu i myślę, że to jest też dobry model na przyszłość. Nie dlatego, żeby popisywać się w jakiś sposób przed studentami, ale żeby zachęcić im taką wiedzą, która będzie praktyczna. Dlatego, że dzisiaj obserwujemy, że studenci wybierają na uniwersytetach tylko te przedmioty albo to najbardziej chcą studiować, co według nich daje im praktyczne jakieś umiejętności. Tu w dziedzinie humanistycznych, w dziedzinach humanistycznych jest trudno o jakąś praktykę, stąd tym bardziej trzeba zabiegać o to, ażeby te wykłady, to wszystko, co im oferujemy, było dla nich atrakcyjne. Czyli rozumiem, chodzą na te zajęcia, na pana zajęcia i... Ci, którzy są zainteresowani kulturą polską, tak. I tu trzeba powiedzieć, że nie jest niczym nadzwyczajnym, że student, który nie ma w swojej historii rodzinnej żadnych związków z Polską, biegle posługuje się informacjami, które ma zapisane w umyśle dotyczące sekwencji polskich królów, wydarzeń związanych z Polską. Bo po prostu są pasjonaci, których te tematy interesują. To jeszcze przejdźmy na chwilę do jakby tej pierwszej części z nazwy kolegium, czyli kolegium filozofii. Czy w tym rozpędzonym, zabieganym, ztechnicyzowanym, można by wiele przymiotników jeszcze tutaj dołożyć, świecie, filozofia ma jeszcze sens? Filozofia, jak patrzymy też na różne rankingi, ponieważ jesteśmy dzisiaj w świecie, gdzie czasami rankingi, tabele, umiejscowienia, taka księgowość uniwersytecka pokazuje pewne tendencje. I o ile być może ta reprezentacja studentów na filozofii nie jest najwyższa, to trzeba sobie jasno powiedzieć, no trudno byłoby znaleźć filozofa, który nie ma pracy. Dlatego, że no, tutaj nie wiem, dlaczego akurat nie zauważają tego studenci, ponieważ mają pewien lęk chyba z wyborem takiego kierunku studiów. Natomiast gdyby prześledzili kariery późniejszych filozofów, z przyjemnością myślę, by się albo też z zaskoczeniem dowiedzieli, że ci ludzie sobie świetnie radzą później w życiu zawodowym. Krakowskie Kolegium, którego jest pan dziekanem, czy już można się zgłaszać? Czy już jest kolejka chętnych, czy to, jak to wygląda? Znaczy tak, nabory niedługo będą otwarte. Będziemy oczekiwali w pierwszym momencie na studentów, którzy będą chcieli uczestniczyć w studiach trzeciego stopnia z filozofii i teologii, dlatego że rozpoczynamy działalność praktycznie jako szkoła doktorska. Mhm, tak. Czyli... Są też studenci, którzy mają ale jeszcze są miejsca. Studia. Tak. Co w każdym razie trzeba sobie jasno też powiedzieć, że liczymy w tym wypadku nie tylko na studentów z Polski, ale także z zagranicy. No i tu zamykając naszą rozmowę, taka jest idea Akademii Kopernikańskiej, żeby te dwie siły łączyć i równoważyć, żebyśmy my mogli skorzystać z tego, co mogą nam dać naukowcy z zagranicy i pokazać też to, co Polska może tej zagranicy dać. Myślę, że sam fakt funkcjonowania wokół siebie ludzi, którzy posługują się różnymi językami, a więc przekładając to na język filozofii, myślą w różnych językach, czy widzą rzeczywistość, ponieważ nasze myślenie ma charakter językowy, to myślenie danej rzeczywistości w różnych językach otwiera nas na bardzo często na różne obszary badawcze, których by sobie nawet nam się nie wydawało, że
istnieją. Wydaje mi się, że to umiędzynarodowienie jakichkolwiek studiów jest olbrzymią szansą przede wszystkim dla nas, którzy zajmują się prowadzeniem zajęć. Ja nie nauczyłem się nigdy więcej niż przez lata prowadząc zajęcia na Uniwersytecie w Padwie, ponieważ tam mniej więcej wygląda to w ten sposób, że studenci, którzy właśnie są pasjonatami danej dziedziny, przychodzą i przedstawiają wykładowcy zestaw rzeczy, z którymi się już zapoznali i mówią, czego się nie wie. I najczęściej z tych tematów, które oni chcą, żeby poruszać, znajduje się wiele, o których sam wykładowca nie wie, więc musi się dokształcić, prawda, i rozwinąć. Więc to ja patrzyłem zawsze na kontakt ze studentami z zagranicy, czy w tym wypadku we Włoszech, jako wielką szansę ulepszania też mojego sposobu patrzenia na świat, czy poszerzania moich własnych horyzontów. Dziekan Kolegium Filozofii i Teologii Szkoły Głównej Mikołaja Kopernika, profesor Mirosław Lenart. Dziękuję bardzo za rozmowę. Bardzo dziękuję za uwagę.